Witam Cię kolejny raz, dobry człowieku, który tu trafiłeś. Ja jestem Iza, a niektórzy mówią mi Nazaria, ale o tym mówię w poprzednich odcinkach. Dziś chcę Ci opowiedzieć o czymś, co wraca do mnie co jakiś czas, a co wpisuje się w klimat tego podcastu, czyli o niedopasowaniu. Zapraszam. Niezgodna to podcast dla tych, którzy szukają w życiu, w wierze, w relacjach, w drodze. Zapraszam. Nie wiem, czy znasz musical Metro. Dla mnie to najważniejsze wydarzenie moich nastoletnich lat. Uwielbiałam na niego jeździć i mogłam go oglądać niezliczoną ilość razy. A większość dialogów znam na pamięć do tej pory. W tym to właśnie metrze jest taka scena, kiedy jednego z ulicznych muzyków namawiają na udział w castingu do musicalu. On wtedy odpowiada: musiałbym być lepszy od kogoś, albo gorszy, a tak? Jestem po prostu Jan. Muszę się przyznać, że ten tekst towarzyszy mi za każdym razem, kiedy spotykam się, wprost albo nie wprost, z zarzutem, że nie opowiadam się po jednej konkretnej stronie, że moje wypowiedzi nie są jednoznaczne i że przez to trudno określić, jakie wyznaję wartości i o co mi w ogóle chodzi. Zawsze wtedy myślę sobie, że ja naprawdę nie chcę opowiadać się po jednej, słusznej i właściwej stronie. Chcę być po prostu sobą. Takie bycie sobą wiąże się z tym, że chcę być otwarta zarówno na tych, z którymi dogadam się z zamkniętymi oczami o każdej porze dnia i nocy, jak i na tych, których nie rozumiem. Nie chcę być od nikogo lepsza ani gorsza. Chcę być po prostu sobą. W związku z tym zauważam takie dwie przestrzenie. Pierwsza jest o tym, że w nurcie otwartości spotykam się z otwartością na wszelkiego rodzaju nowości. W tej otwartości często wybrzmiewa pewna doza dezaprobaty dla konserwatyzmu, któremu na nowości trudniej się otwierać. I tak oto mam wrażenie, że otwarcie jest oczywiste tylko do momentu spotkania się z opcją konserwatywną. Na nią już brakuje otwartości. I ja naprawdę nie rozumiem dlaczego. I czuję się tu mocno niedopasowana, zarówno do tych konserwatywnych, którzy dystansują się od otwartych, jak i do tych otwartych, dystansujących się od konserwatywnych. Ja chciałabym móc wsłuchać się zarówno w jednych, jak i w drugich. Druga myśl, która tu mi się nasuwa, to pytanie, czy wszyscy muszą myśleć i wartościować tak jak ja. Nie jest żadną tajemnicą, że Kościół katolicki zajmuje szczególne miejsce w moim życiu. Jednak, czy to znaczy, że wszyscy ludzie na ziemi muszą postrzegać świat przez pryzmat katolickich wartości? I tu pojawiają mi się bardzo konkretne pytania. Czy jeśli niedziela jest dla mnie ważnym dniem, to powinnam wymagać, aby to był wolny dzień, skoro dla kogoś dużo ważniejszy jest piątek czy sobota? Albo dlaczego dzieci w przedszkolu wystawiają zimą jasełka, a nie na przykład przedstawienie o słowiańskich wierzeniach? I czy bulwersowanie się, jeśli ktoś miałby pomysł, żeby to zmienić, jest okej? Czy jeśli pojawiają się ważne moralne dylematy, jak chociażby te najbardziej popularne, czyli aborcja albo kwestie związane z seksualnością, to dlaczego na porządku dziennym jest to, że w dyskusji odwołujemy się do wątków religijnych, skoro one dotyczą też ludzi z religią niezwiązanych? Nie wiem, czy potrafię wyrazić się tu na tyle precyzyjnie, żeby zostać dobrze zrozumianą. Chodzi mi o to, że zastanawiam się,
czy spotykając drugiego człowieka, dajemy mu prawo, żeby jego światopogląd mógł być inny niż nasz. I to całkowicie inny. I to inny całkowicie nie znaczy gorszy, ani lepszy. Jak powiedziałby Jan z musicalu Metro. To tyle na dziś. Taka moja mała myśl. Jeśli wzbudza w Tobie refleksję, którą chcesz się podzielić szerzej, śmiało, napisz. Do usłyszenia. Trzymaj się. Hej.